Jak powstanie wybuchło, dokładnie ile pan miał lat? No miałem 17. Z 31 stycznia jestem. Aleksander Kaczorowski, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, od 23 września 2014 roku honorowy obywatel gminy i miasta Sianów. W uznaniu bohaterskiej walki w Powstaniu Warszawskim o wolność ojczyzny oraz działalność na rzecz rozwoju gminy i miasta Sianów nadaje się Aleksandrowi Kaczorowskiemu honorowe obywatelstwo gminy i miasta Sianów. Wszystkim żołnierzom Armii Krajowej, wszystkim powstańcom i tym, którzy w zapomnieniu umierali gdzieś na obczyźnie, i tym, którzy zmieniając własną tożsamość umierali bez prawdziwej rehabilitacji, ale też tym, którzy jeszcze żyją, nasza pamięć tu w Sianowie, ponad 450 km od Warszawy, jest potrzebna. Inaczej, my jesteśmy tą pamięć winni. Tak Sianów, jak niewiele może miast w Polsce, może bądźmy odważni, może jesteśmy jedni z pierwszych, choć jest to już 70. rocznica Powstania Warszawskiego, będzie przypominał o tym, co jest dla Polaków ważne, co ma być dla Polaków ważne, ale też będziemy przypominać o tych haniebnych latach, gdy wszyscy o powstańcach zapominali. Dziękuję. Ja, proszę Panią, byłem w bursie byłych rodzin wojskowych. To była organizacja byłych rodzin wojskowych. To była organizacja. Wiadomo o tym, że organizacja ta była również podziemna. Kontakty były. Nas tam było sporo młodych, ja chodziłem do szkoły. Bo i tam, jak przed wybuchem powstania, dostałem rozkaz, i tak, ja byłem na Królewskiej, to w tej pierwszej części tu. A dostałem rozkaz aż tam na Aleję Ozdowską. Do organizowania szpitala. Tam szpital budowaliśmy. Znaczy co? A tam było biuro tych byłych organizacji rodzin wojskowych. To szanowali Niemcy. Bo to wojskowy, wojsko, bo to jest wojsko. To inaczej. Zresztą oni tam pewny honor mieli. I tak moim celem, nas było trzech mężczyzn, takich właśnie młodych jak ja. I były siostry już jako założycielkę szpitala, obsługa. Tam dyrektorem była starsza osoba, Siwa, miała pseudonim Siwa, co w stopniu majora była. I jeździłem po aptekach skupowania bandaży, jodyn, opatrunków różnych, to co mniej więcej potrzeba w czasie wojny. Ale to już tak świadomie robiliście... Już było przed powstaniem, tak? Przed powstaniem, tak? To tak. Już było jakby przygotowanie do tak, powstania. Przygotowanie. I to my ściągaliśmy. I też musiałem później przerwać, bo człowiek jak chodził po tych aptekach, to i pieski byli z tyłu. I musiałem tak kręcić po tych tramwajach jeździć, żeby on mi nie wiedział, gdzie ja dojdę z tym. Chodzi o to, że to szpiegowali. Powiedziałem, że takie rzeczy są. No i w czasie, pięć minut przed wybuchem powstania, za 5:05, znaczy 17, inaczej mówiąc, tam przyjechał wóz, takich jak węgiel wożą, wozaki. Dwóch, no, trochę podpisi, takie jakby coś. I od nas z magazynu ładowaliśmy im żywność dla punktu powstańców. I jak oni wyjeżdżali, więc tak. Było nas trzech. Jeden został w bramie. Ja poszedłem, odprowadziłem do ulicy Matejki, doszedłem tam. I stamtąd się zacząłem wycofać, bo chodziło o to, czy w tym kierunku idą, gdzie trzeba. Pojechali. Jak w Matejkach się wycofałem, to naprzeciw, przecinając ulicę Aleję Ozdowską, to były ambasady. Powstał tam niemiecki posterunek i granatowy policjant. Dwóch stało. A ja miałem do bramy tej, żeby przejść, na wskos tak przejść przez tą ulicę, od Matejki. Nie. I wiedziałem, że oni mnie widzą, więc nie było to, więc ja zacząłem biec. Na byt. W końcu dostaję trzy strzały. Wszystko około ucha. Na środku tej ulicy stanęłem i obejrzałem się, a tam jakieś, ja wiem, może 100 metrów.
stał samochód i Niemiec z kabeka normalnie, z kolanka strzela do mnie. Jak ja stanęłem na środku ulicy, on opuścił broń, stanął i się zdziwił, go zaskoczyło, że tak mnie wycelował, miał celowane, a ja stoję i nie padłem. Jak ja wiedział, on tak opuścił broń, tylko na bok wtedy biegiem i w tą bramę. Ale znów też się bałem, że będzie pościg i w końcu się wyda. Nie. Ale ja wpadając w bramę, wpadłem na gestapowca, który miał pistolet. Tak szedł i akurat padł na ten pistolet. Nie. Ale ja go zostawiłem, minęłem go i poleciałem do środka. To uratowało to, że pościgu ze mną już nie było. Bo zauważyli, że jak gestapowiec tu wyskoczył, to znaczy był swój. No. I powstanie wybuchło wtedy. W porządku to było tak, że te zenitówki niemieckie to były bez przerwów, tylko wzdłuż tych okien strzelali. Ja tam wstałem, widziałem ich z góry, jak oni tam stali. Tylko że oni mnie nie widzieli. Ale tu były tak jakby budynki więcej urzędowe, nie było ludzi, tylko w takim, jak to się mówi, podwórku. To tam dopiero były domy, co ludzie mieszkali. No. Tak wybiliśmy się. Teraz tak, co było ciekawe, jaki broń, proszę pana, z kolei bili tym wielkim działami. Tu podawali, że 2 tony jeden pocisk miał. I później jak chodziłem, to widziałem, jak trafił w budynek, to ten kolej z wodą został. Śladu nie było nawet, ani czego nic nie było. Tak? Lejko się został, tak rozsypało. I proszę pana, odłamki jak leciały, to było tak, słychać było, nie? I niech pan powie, że na podwórku siedziała taka kobieta, na podwórku, na ławce, nie? I niestety stąd między nogami odłamek wpadł, uderzył. I nic się nie stało, ani nawet nie można się wystraszyć. Ja akurat stąd widziałem to. Po prostu wiedziała, jak tu wpadł. No, ona nawet nie zwróciła uwagi. Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą. Haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią. Malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg. Wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Panowane na kilka dni, trwało ponad 2 miesiące. 1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Było ono największym zrywem Armii Krajowej i akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez hitlerowców Europie. Podczas walk poległo około 18 tysięcy powstańców i 180 tysięcy cywilów. A miasto legło w ruinie. Proszę pana, widziałem, że tam co my staliśmy, ja miałem tę barykadę i tu Niemcy już tam dalej mieli, to i tam byłem jeden dzień, służbę miałem na obserwacyjnym miejscu, chyba na kościele, dużo, na wysokiej wieży gdzieś i miałem taką lornetę wielką tam do obserwacji. Znaczy jeden dzień miałem.
To jeszcze powiem panu jedną rzecz, że przyglądałem się na Pragę, bo miałem widok na Pragę, to nie widziałem nic specjalnego, ale proszę pana, Niemcy jak strzelali z działa, to wtedy było widać, że ludzie się rozpychali. To wynika z tego, że ludzie się jak ziemniaki tak by wyglądały, jakby pole ziemniaków było, jeden przy drugim. Jak leciał pocisk w tym miejscu, bo słyszał ten pocisk, to zrobił się taki lej ludzi z boku. Udał pocisk, wybuch, ludzie z portu dalej idą. Granat i kupa to było tam 4 od razu na to. Ja tam dalej też poszedłem, dostałem ten granatnik, tylko że tam było tak jakby pole takie trochę mokre, wilgotne, nie? Ponieważ ja dość byłem szybki, ja miałem szybki refleks. Widziałem, że uderza, to ja wpadłem. Ale całe szczęście, bo tak granatnik jak pan na twarde, to on idzie po dole, tam nie ma cudów, że ktoś ocalał. A szedł w błoto, to on poszedł więcej do góry. Bo głęboko wszedł. A jak ja padłem, to mnie minął, tylko mnie ochlapało błoto. No. Też przechodziłem, wie pan, ten Goliat i ten czołg, co było. Wie pan, prowadzenie na kablu. W tym dostałem, przechodziłem przez wybicie, przez w piwnicę i taki był podmuch, że mnie rzuciło. Rzuciło to, że parę dni w szpitalu się znalazłem, ale nie ranny cały, wyszedłem cały, jako zaproszenie oczu innych. Temperaturę dostałem wysoką. To tam byłem parę dni i z powrotem wróciłem. No tylko to. To się nazywał Goliot. A te artyleryjskie kolei to się nazywała Berta. O, Berta leci. Nie wiem, jak oni ją nazywali, ale tak u nas było przyjęte. A tak to miał granat lub butelkę z benzyną. No to uzbrojenie to było. Ja też tam miałem i butelki z benzyną, i granat. A granaty były swoje roboty, proszę pana. W ten sposób kawał rury wodociągowej, u góry był taki coś, pocierało się. To się skrzyło i rzucało w ten sposób, ale leciało tak jak zimny ogień. A to było dość nagromne, otromne, tylko trzeba było siłę, żeby rzucić to. Mamy dziś wpływ na choćby częściowe zadośćuczynienie tym, których bohaterska postawa w powstaniu nie doczekała się nagród. A wręcz przeciwnie, był okres, że była powodem dotkliwych represji i zamysłu wymazania z pamięci narodu powstania i jego bohaterów. Mamy również wpływ na przekaz, jaki pozostawiamy kolejnym polskim pokoleniom, szczególnie młodzieży. Mamy wpływ na brzmienie lekcji historii w polskich szkołach, prawdziwej historii. W tym czasie, jak tam ja stałem, to jak Rosja strzelała całą noc, artyleria rosyjska była, ale tłuka po nas. Niemcy byli przez ulicę tylko. Tam nic nie padło. Tylko wszystko to, co my mieliśmy, zajmowaliśmy, to jakby było rozkaz do piwnic wejść, jak artyleria była, prawda. Wyszedłem rano, tylko piwnice zostały, a były jeszcze piętrowe budynki. Jeszcze, a przedtem jeszcze Rosja zaczęła dzisiaj, dawać... Dzisiaj już możemy powiedzieć, że pewno robili to celowo. No, że ciasna. Teraz było taki sposób. Kukurynicznik, takie kukurynicznik, jak nazywali rosyjskie samolociki, przechodziły kotem i rzucali niby amunicję, ale wszystko bez spadochronu. I ciekawa rzecz, proszę pana, można było sobie powiedzieć, że przecież oni lecieli przy linii, gdzie i Niemcy byli. Niemcy przestali strzelać. A nie na strzał nie było, tak, do nich nie strzelali. Chodzili sobie jakby nigdy nic. Znaczy, było już porozumienie, wynika z tego, że oni chodzą. Thank you.
się nazwę Gminnemu Parkowi w Sianowie Park Miejski imienia Powstańców Warszawskich w Sianowie i paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jakże miło nam było dzisiaj przybyć z tym sztandarem Armii Krajowej tu, do tego pięknego miasta, żeby razem z wami godnie uczcić tą uroczystość. Na cześć poległych i pomordowanych powstańców warszawskich i mieszkańców Warszawy, salwa honorowa! Baczność! Spoci! Do salwy! Salwą! Pan! Spoci! Taka prawda. Człowiek nie śpi parę dni, a to noc jest. To mimo to, że huk cały czas, bo to w kółko, tu gruzy leciały, te budynki miały u góry, artyleria bije, to wszystko zwala, aż się tłucze. Ja siedzę, na to nie reagowałem już. Człowiek tak się przyzwyczaił, że ten hałas nie raził, nie denerwował. Tylko jak ustem uderzyłem w lufę, to się od razu odsknę, bo jest inny hałas. No tak, inny dźwięk. Ja zostawałem na posterunku. Jak ja miałem odwagę i działalność, to my zostawiali na posterunku. Jeden na przykład w czasie, kiedy ja byłem, ten awans miałem, to był w 1939 żołnierz był, że wycofał się stamtąd do Stafebry. On mnie przychodzi i daje swoją broń i się trzęsie. Ja mówię, ja to zostaję. On poszedł i poszedł, powiedział, że ja nie żyję. On się wycofał, że został sam. A później przyjechał patrolka z tyłu, nie? W nocy, nie wiadomo, nie wiem teraz. Ja jestem u góry, piwnicami mogli przejść Niemcy. Pójść z tyłu, widzę, idzie paru. Odwrócili się w drugą stronę i krzyknąłem z tych, kto idzie. Ale oni, nie wiem, czy słyszeli, czy nie słyszeli, ale drugi raz powtórzyłem i pociągnąłem za cyngiel. Oni odpodzieli mnie, ja tylko zdążyłem rzucić bok. Pan myślał, że oni słyszeli, że strzelałem? Nie. Taka strzelanina, że oni słyszeli, że w nich strzelałem. Obok nich poszła kula. Po prostu pociągnąłem, ale ja usłyszałem głos i od razu w bok rzuciłem. Bo byłem pewien, że to Niemca, jak się nie odpowiada, nic nie mówi. Mm-hmm. A oni nie wiedzieli, że ktoś tu jest, dlatego im nie odpowiadali. Przyszedł czas, że trzeba było złożyć tę broń. Był pan zawiedziony tym, że nie daliście rady? Proszę pana, wie pan, była tragedia, ale to jest taka rzecz. Teraz to by myślał człowiek, a wtedy, proszę pana, nie myśli się o tym, co będzie dalej. Raz, że zmęczenie, tak? Zmęczenie, i to no, wyszło to, że idziemy, no idziemy, ludzie wychodzą. Dobrze, że jeszcze ludzie wpuszczają, że mi ludzie opuszczają, to nie giną, prawda? Mm-hmm. Jest zawieszenie, nie ma ognia już, nie strzelają. To człowiek już zadowolony z tym, że ci, co żyją, to jakoś tam przeżyją, nie? Więc wychodzimy z tych punktów, zbiorny mamy punkt, to z trzech punktów. Teraz już ponad 1500 naszła. Pułkownik prowadził Polski. Tą kolumnę. To były tam sanitariusze, siostry, wszystko. Było wszystko uzbrojeni i każdy szedł uzbrojony. I proszę pana, idziemy, jest ulica, jest jakiś zakład musiał to być, bo nie wiem dokładnie, tak, że nie wiem, co w tym miejscu. No, było prowadzone, dochodziliśmy do tego. Była brama, taka żelazna, blaszana, to musiał być jakiś przemysłowy zakład. Otwarta i po dwóch stronach stoją Niemcy,
na prezenty i broń, proszę pana. Prezent ja normalnie broń, jak my wchodziliśmy. Doszliśmy do końca i od nich nie wiem, co był, czy pułkownik, czy jakiś dowódca niemiecki składał naszym pułkownik gratulacje bohaterstwa. Niemcy uznali to bohaterstwo, naszych traktowali. I wchodzimy na plac. Na tym placu, proszę pana, stoją takie, jak tośmy, domki postawione, biały papier położony i wartownik na prezentuj broń składał każdy broń.